Hej, hej, witajcie, z tej strony Norbi, kolejny odcinek z cyklu Świat Medów. Dawno nie było czegoś takiego jak Świat Medów. A dlaczego? No powiem szczerze, że zająłem się dobrymi bitwami, ewentualnie jakimiś innymi odcinkami i świat o świecie medów całkiem zapomniałem. 112, a pojazd, którego tutaj widzimy, to jest ni mniej, ni więcej, a obiekt 907. Dlaczego prosto SNK? Ponieważ dostałem od niego dwie bitwy, które tak naprawdę podobały mi się i dlaczego by je nie pokazać. Mapa to oczywiście urwisko, bitwa w trybie standardowym i jedymy z koksem. No, czekajcie, coś tutaj się już zrobiło, nimi tutaj niebieskawo. Ktoś tutaj już komuś wygarnął albo coś, nie wiem. Reported from Razis, also send replay. No i dobra, Sosenka podjechał sobie na środeczek po to, żeby tutaj korzystać tylko z umiejętności swojej, jak też z możliwości pojazdu i zagrać na wieży, jak to tylko możliwe jest najlepiej. T-54 wyjeżdża zbytnio agresywnie i w tym momencie, zobaczcie, trafia nie tam, gdzie potrzeba, korzystając z niesamowicie szybkiego przeładowania. Kolega tutaj już mu wsadza kolejną pesteczkę, trzeci strzał. No niestety w tym momencie nie udało się dobić jeszcze tego T-54, ale on jest strasznie tutaj, zobaczcie, jaki namolny, natarczywy, nie za bardzo ma możliwość opuszczenia lufy, dlatego ten T-54 robi tutaj duży błąd. Jeżeli mamy pojazd, który ma twardą wieżę, no to wówczas lepiej nie próbować na siłę czegoś robić, tylko wycofać się, ale ten T-54 niestety tego chyba nie zrozumiał. Jest lorka, dramatycznie słabe losowanie, 258, a lorka została wykończona i o to właśnie chodzi. Jest esetka, strzał ze zwykłych pocisków, kolega już też przeładowuje się na pociski premium po to, żeby już nie zastanawiać, tylko mieć przestrzeń na tą esetkę. Owszem, bok wieży jest łatwy w esetce do przebicia, ale cóż, problemem tylko w tym pojeździe jest niespecjalnie kto wie jak duże opuszczanie lufy. Widzicie, że trzeba wyjechać dosyć mocno, żeby być w stanie przebijać przeciwnika. Esetka za każdym razem, aha, to Sopel, witaj Soplu, za każdym razem dostaje i za każdym razem z pocisku premium jest przebijana i no i niestety nie jest za bardzo w stanie nic zrobić. 3423 damage'u, jest Conqueror i teraz trzeba się szybko odwrócić i bić go. Już w tym momencie przeładowani na zwykłe pociski, Conquerora nie bijemy z pocisków premium, szkoda kasy, bijemy ze zwykłych wieża. SC owszem, wieża tak, natomiast reszta pojazdów nie ma to najmniejszego sensu. Jest Conqueror, kolega się tylko wysuwa, 6,5 sekundy, coś mi tutaj ten licznik oszukuje, ponieważ to jest poniżej 6 sekund, 5,5 czy jakoś tak. Sopel, nie płacz, nie płacz Soplu, nie płacz, ja ci kupię, nie, dobra, nieważne, co mu kupi. T57 Heavy, kolejny strzał, już ładnie wylosowało nawet, no i T57 Heavy nie bardzo wie co robić, bo w tym momencie Wrocławianka tylko jest w stanie się wychylać i docelować go. Zobaczcie, wyjazd do przodu, szybkie przycelowanie, T57 Heavy nie ma za bardzo wiele do powiedzenia, już miał full HP, a w tym momencie zobaczcie, jak mu malutko zostało. Kolejny strzał, 8 pocisków zwykłych i 13 premium zostało Sosence. Uda się wykończyć, T57 Heavy, tak jest. Zobaczcie, nic z tego nizowego, 7325 damage'u już nastukał. No i widzieliście, w sumie bitwa prosta. W odpowiednim momencie dojechał do tej górki, wydoił kilka pojazdów do zera i rzeczywiście zasłużył na miano bohatera tej bitwy. No już praktycznie zasłużył, bo zobaczcie, 8-6, pomimo tego, że jeszcze zostało trochę do zrobienia, jeśli chodzi o damage, jest i z trzeci dostał plombę jedną. I w tym momencie, what the fuck, 9 poziomu, gdzieś tam się jeszcze czai. Gdzie on jest? Gdzie on może być? Nie, przepraszam, what the fuck, coś innego zniszczyło tutaj tego naszego współtowarzysza. I z trzeci jest tak naprawdę na jeden dobry strzał, ale niestety, oczywiście pewnie znając życie, to tyle nie wylosuje. Dwa fragi, 8000 damage'u, bitwa już należy do tych bardzo dobrych.
jest wykończony i z trzeci 8300 damage'u, jeszcze jest T-54, który na samym początku wyjechał i nie bardzo wiedział, co zrobić, no i niestety dla tego T-54, jak na samym początku nie wiedział, tak w dalszym ciągu to mu zostało 8300 damage'u. T-28 prototyp trafiony, ale niestety nie przebity. Oczywiście przeładowanie po stronie sosenki i jest T-34, pierwszy strzał. No i w tym momencie jest problem, bo którykolwiek w niego nie trafi, jest w stanie go zniszczyć. Jeszcze wcisnął pocisk w T-34, jeszcze prototyp, teraz pytanie, kogo jeszcze trafi. Jest wykończony, pięknie, 3 fragi zaledwie, ale 15-8. I kolega pokazał, na co stać właśnie tutaj obiekta. No i zobaczymy zaraz, jak to dokładnie wyglądało. Jeśli chodzi o później te wszystkie statystyki pobitewne. Dostał tylko i wyłącznie duży kaliber. Zostawię to jakby chwilą milczenia, ponieważ widzieliście, co zrobił, jak walczył na tym środku. Owszem, to wyglądało śmiesznie trochę, bo wyjeżdżał tylko cyk, 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 co niecałe 6 sekund strzelał. No i jak widzieliście, nastrzelał trochę. Jeśli chodzi o damage, 9254 na samym środku pojazdem, który nie bardzo opuszcza lufę, ale mimo wszystko daje radę. T57 Heavy 2600, T62A. Zobaczcie, niby taki sam pojazd, nie? Niby pojazd, który ma te same możliwości, te same parametry. Jest oczywiście odrobinę chyba wolniejszy, ale zrobił 2500, za to 4 fragi, tutaj się akurat popisał. Exp, o dziwo bardzo niski, 2255, no tutaj niestety zabrakło fragów, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest tak źle. What the fuck, tylko zdłużenie przeciwnej 3300 i T57 Heavy 2400, jestem bardzo ciekawe, ile zrobił kolega Sopel w esetce. Okej. Co jest najciekawsze, to Sopel nie oddał ani jednego strzału. Nawet, zobaczcie, to co mnie najbardziej interesowało, że nawet jeżeli widzisz, że widział, że non-stop dostaje, to ja bym się już wycofał i próbował jednak kogoś huknąć, a on zrobił 0 damage'u. No to faktycznie. 33 strzały, 32 trafione, 30 spenetrowało, daje nam to 9254 damage'u, czyli w losowanie praktycznie średnie wychodzi powyżej 300, chociaż widzieliście tam jakieś dramatyczne strzały po 250 czy 260. Jeśli chodzi o potencjalne, czyli odbite prawie 3000, tutaj jest nieźle i z po detrackingu, czyli po zgąskowaniu, tam ktoś jeszcze wcisnął 2 strzały, kilometr 74, ale podjechał na ten środek i tam rzeczywiście zrobił to, co mógł zrobić najlepszego. No i teraz jeśli chodzi o zarobek, 22 tysiące i exp zaledwie 1882, tutaj pod tym względem jest rzeczywiście dramat. Powiem szczerze, bitwa bardzo dobrze rozegrana, pokazuje rzeczywiście, jak śmiertelną bronią jest met w rękach dobrego gracza. No i ten met, no ogólnie każdy radziecki met, no i jak dużo można nim zdziałać w odpowiednim momencie, jeżeli się zdąży ustawić na miejscówce. Tutaj rzeczywiście medy radzieckie sobie dają bardzo dobrze radę, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. W tym momencie nie było artylerii i tutaj było to zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ gdyby tutaj była artyleria na 100%, ona tutaj by miała taką wrzutę i skończyłoby się to znacznie szybciej dla sosenki, ale wtedy mógłby objeżdżać sobie jeszcze tą górkę, także to te medy są bardzo uniwersalne, mogą rzeczywiście szybko się poruszać z miejsca na miejsce. No ale cóż, szczęście sprzyja podobno lepszym i w tym momencie szczęście było po stronie sosenki i to, że nie było artylerii, również należy zapisać do kryteriów szczęśliwości. Mam nadzieję, że wam się bitwa podobała. Jeżeli tak, to dajcie temu upust i komentując i lajkując. A ja wam mówię, do usłyszenia. Trzymajcie się.